Pewnego dnia do młyna zajechał wędrowny handlarz. Rozpakował to boły, a cała rodzina zebrała się nad ich zawartością w podziwie, czego tam nie było. I płótna cieniutkie, fabryczne, i perkale kolorowe, i torebki skórzane, miejskie, i bransoletki, i paciorki różne. Całe bogactwo. Kobiety piszcząc i dysząc z zachwytu oglądały wszystko, przymierzały, macały i targowały się za wzięcie, a targ był tym trudniejszy, że handlarz nie tylko pieniędzmi zapłatę brał, ale tak samo lnem, wełną, suszonymi grzybami czy miodem. Antoni przyglądał się temu z daleka, gdy jednak baby uspokoiły się wreszcie, zajrzał i on do tobołów. Niedługo w nich się grzebał, wybrał kupon surowego jedwabiu na suknie i srebrną, szeroką bransoletkę z powprawianymi zielonymi szkiełkami. Dużo motków lnu i tęgi wajntuch wełny musiał dać za to handlarzowi. Zonia aż wypieków dostała, obserwując tę transakcję. Nie wątpiła, że to dla niej. Natomiast Olga przekonana była, że Antoni kupił to dla małej Natalki. Myliły się jednak obie. Znachor nazajutrz koło południa wyruszył do miasteczka z zawiniątkiem pod pachą. Obie widziały go przez okno i Zonia, jako bardziej zapalczyła, zaczęła kląć. Dla tej starej ropuchy, dla tej krowy! A żeby on nogi połamał. Tymczasem Antoni, cały zdrów, Dotarł do miasteczka. Ponieważ w sklepie, co stwierdził, zajrzawszy przez okno, była jakaś pani, zaczekał aż wyszła i dopiero wszedł. Panna Marysia powitała go jak zwykle serdecznie. Śliczna pogoda, stryjciu. Ciepło, jakby to już było lato. Jak to dobrze, że stryjcio Antoni przyszedł, mówiła uśmiechnięta. Chcę stryjcia naciągnąć. Jak to naciągnąć, panienko? A proszę mi obiecać, że stryjcio spełni, gdy go o coś poproszę. Pogładził brodę i spojrzał jej w oczy. Wszystko, co będę mógł. To bardzo dziękuję. Tu, na kościelnej, mieszka pewna staruszka. Bardzo biedna. Otóż w ostatnich czasach nogi jej tak obrzękły, że wcale chodzić nie może. Błagała mnie, żeby stryjcia poprosić, by do niej wstąpił i rady udzielił. Niech tam. Uśmiechnął się. Pójdę do niej, choć ja po domach nie chodzę. Ale nie ma nic za darmo. Ona jest bardzo uboga, zaczęła nieco zmieszana Marysia. Nie, nie o nią mi chodzi, przerwał. Ale w nagrodę panienka musi mi zrobić przyjemność i wziąć ten gościniec. Mówiąc to, położył na ladzie paczkę. Co to jest? Zdziwiła się. Niech panienka zobaczy. Niewiele to, ale panience się przyda. Rozwinęła paczkę i zaczerwieniła się. Materiał i bransoletka. Proszę nosić, panienko. Na zdrowie i na ozdobę. Potrząsnęła głową. Ja tego przyjąć nie mogę. Nie, nie, nie. No Z jakiej racji? Dlaczego pan mi takie prezenty robi? odmówi panienka, zapytał cicho. No jakże ja mogę od pana i za co? Zrób łaskę, panienko, weź, tobie sukienka i te tam błyskotki przydadzą się. A dla mnie to wielka radość. Od jakbym ci kawałek serca dawał. Nie wolno odepchnąć. To z wdzięczności, z wdzięczności za to, że odkąd tu do panienki przychodzę. Lżej mi jakoś. Dziewczyna była wzruszona. Wyciągnęła do niej ręce i ścisnęła mocno jego wielkie, spracowane dłonie. Dziękuję. Bardzo dziękuję, stryciu Antoni. Nie zasłużyłam na to, ale dziękuję. Wieczorem, po powrocie do domu, pokazała pani Szkopkowej otrzymane prezenty. Jaki on dobry, proszę pani, mówiła. Cóż ja dla niego jestem, chłopca dziewczyna? Aż wstydziłam się przyjąć, ale wiedziałam, że zmartwiłabym go bardzo odmową. Popatrz, popatrz, kręciła głową Szkopkowa. Uważaj, żeby z tego twoja przepowiednia nie sprawdziła się. Jaka przepowiednia? A że on się z tobą ożeni. Marysia wybuchnęła śmiechem. Co pani mówi? Pani go widać nie zna. On jest stary i jemu takie rzeczy w ogóle do głowy nie przychodzą, a zresztą dodała z przekorą, lepszy on pewno od niejednego młodego. I była w tym powiedzeniu prawie zupełnie szczera, prawie zaś dlatego, że jednak znała pewnego młodego chłopca, który się jej. Bardzo podobał. Znajomość zaczęła się tak samo w sklepiku, ale już dawno, bo przed dwoma laty. Był to młody pan Czyński, syn właściciela Ludwikowa. Przez cały rok nie było go w okolicy, uczył się na inżyniera, ale lato zawsze spędzał w Ludwikowie, skąd często do radoliszek wpadał. Czasami z rodzicami samochodem lub pięknym powozem. I wówczas na chwilę tylko zabiegał do sklepu pani Szkopkowej, czasami sam, konno lub na motocyklu. Wtedy przesiadywał w sklepie godzinami. Podczas gdy z nią był prosty i wesoły, wobec innych ludzi zachowywał się sztywno i wyniośle. Za pan brat rozmawiał tylko z bogatszymi ziemianami z okolicy, na resztę patrzył z góry. Często powtarzał, że jego matka jest z domu hrabianką, a ojciec pochodzi z magnackiej, senatorskiej rodziny i że w całym województwie oprócz Radziwiłów i Tyszkiewiczów nikt nie ma prawa wyżej zadzierać nosa niż czyńscy. Kiedyś Marysia nie wytrzymała i powiedziała mu z ironicznym uśmiechem: Bardzo to zabawny widok, taki młody. Wielki pan zadzierający nos, aby zaimponować biednej sklepowej dziewczynie. Zmieszał się wówczas i przysięgał, że wcale nie miał takiego zamiaru. Niech pani nie myśli, panno Marysiu, że jestem aż takim głupim snobem. Tego nie myślę, odpowiedziała chłodno. Myślę natomiast, że bardzo taktownie podkreśla pan różnicę społeczną, jaka między panem i mną istnieje. Panno Marysiu, i tę łaskę, jaką mi pan wyświadcza, racząc tracić swój cenny czas na rozmowy z głupiutką i ubogą ekspedientką z małego miasteczka. Panno Marysiu, bo doprowadzi mnie pani do szału. Nie mam tego zamiaru, proszę pana. Moim obowiązkiem jest być uprzejmą dla klientów i dlatego chcę pana teraz przeprosić, bo muszę zamieść sklep. A kurz mógłby zaszkodzić pańskiemu... Cennemu zdrowiu, już nie mówiąc o londyńskim ubraniu. Tak, pani mówi, zerwał się blad. Tak, proszę pana, panno Marysiu. Czy pan jeszcze co każe zapakować? Pochyliła się z wymuszonym uśmiechem nad ladą. Czyński trzasnął się z całej siły trzciną po cholewie. Sam siebie zapakuje do ciężkiego diabła. Żegnam panią. Nie prędko mnie pani zobaczy.